Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. W studiu RDN Małopolska Henryk Łabędź, prezes zakładów mechanicznych w Tarnowie i kandydat na prezydenta Tarnowa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Panie prezesie, spoglądam tak na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie trwa odliczanie do otwarcia lokali wyborczych. Pozostał jeden dzień, 21 godzin, 48 minut i 20 sekund. Emocje duże u pana? Nie, to oczywiście, że nie jest to sytuacja typowa dla mnie, ponieważ po raz pierwszy startuję na prezydenta miasta Tarnowa. Wiem, jaka to jest odpowiedzialność, w przeciwieństwie może do niektórych kandydatów, wiem, czym, jakie mam pomysły i co chciałbym zrobić. Niektórzy bagatelizują to zadłużenie miasta Tarnowa, natomiast ja, jeżeli zostanę z woli mieszkańców Tarnowa wybranym prezydentem miasta Tarnowa, to wiem z dużą pokorą, co należy zrobić i mam pomysły, mam sprawdzoną młodą ekipę, która realizuje dobre zadania dla mieszkańców. Dajcie nam szansę, szanowni państwo, ponieważ jestem głęboko przekonany, że jeden z kandydatów jest rządem kontynuacji. Natomiast my jesteśmy przedstawicielem, a szczególnie ja jestem przedstawicielem ekipy, która ma pomysły, która kocha miasto Tarnów i ma pomysły. Nie zraża się trudnościami, które są, tylko mamy sensowne pomysły, żeby je przezwyciężyć. Mówi pan, dajcie nam szansę. Pytanie, czy pan tę szansę w kampanii wyborczej wykorzystał, bo to była wyjątkowo krótka, ale intensywna kampania wyborcza. Jak pan ocenia ten czas? Czy pan dobrze ten czas właśnie wykorzystał? Czy może pan dzisiaj powiedzieć, melduje wykonanie zadania, używając takiej wojskowej nomenklatury? No tak. Nomenklatura wojskowa jest akurat w moim przypadku bardzo dobra. Robiłem, co mogłem, żeby w tej kampanii zaprezentować godnie Zjednoczoną Prawicę oraz Prawo i Sprawiedliwość, które wystawiły mi jako swojego kandydata na prezydenta. Myślę, że to była dobra decyzja z tego powodu, że mam swoje dokonania, potrafię z ludźmi rozmawiać. Stworzyliśmy dobry program dla Tarnowa, oparty o 4 P, więc program przede wszystkim nastawiający się na rozwój i odbudowę Tarnowa, rozwój przemysłu. Następnie pokolenia, więc troska o najbiedniejszych mieszkańców, bo nie możemy zapomnieć o tym, że aktualny rząd już wprowadził podwyżki VAT-u, żywności oraz zamierza uwolnić ceny energii elektrycznej od 1 lipca 2024 roku, więc to się będzie wiązać z dodatkowymi kosztami. Obiecuję, jako były wiceszef Małopolskiej Solidarności oraz pracodawca, który docenia rolę pracowników, że będziemy dbali o tego typu, żeby rozwiązać te problemy, które są będą bardzo istotne, ponieważ nastąpi zubożenie. Mówimy też o aktualnej sytuacji Tarnowa, ale musimy wyprzedzać pewne działania, które są na przyszłość, a takimi działaniami niestety bijącymi w mieszkańców Tarnowa i w samo miasto Tarnów będą decyzje rządu w tej chwili aktualnie rządzącego. Pan w swojej kampanii postawił na taką kampanię właśnie obrazkową. Briefingi prasowe połączone z happeningami. To była m.in. lodówka z zamrożonymi projektami budżetu obywatelskiego, otwarte drzwi przed Urzędem Miasta. Myśli pan, że to podziałane wyobraźnie wyborców zachęci do głosowania na pana? Tak, ponieważ obrazek, jak pokazują badania, w 70 czy 80% nawet jest zapamiętywany przez wyborców. Ja chcę być zapamiętywany w taki sposób, żeby mnie także mogli rozliczyć z tych deklaracji, ponieważ papier, jak to mówią, wszystko przyjmie i deklaracje napisane na papierze to są tego typu, że za chwileczkę, tak jak to robi jeden z kandydatów, miksuje się, jakby tu nie było 18 lat Radnym miasta Tarnowa i przez 5 lat przewodniczącym rady, który współodpowiada za tą politykę, jaka jest w Tarnowie, więc i pokazuje i wypisuje kolejne jakieś tam pomysły. Natomiast ja chcę być zapamiętany z konkretnych pomysłów, które wspólnie ze sztabem opracujemy i one dotykają najważniejszych potrzeb, a więc dialogu. A więc, to te otwarte drzwi. Tak, te otwarte drzwi. A więc zwiększenia szans i pomysłów rad osiedlowych, większej intensywności i przekazania
przekazania radom osiedlowym poprzez to, że otwieramy i chcemy realizować budżety obywatelskie. Chcemy także oczywiście myśleć o tym, jak zatrzymać proces niestety bardzo szkodliwy, który jest lekceważony, wyludniania miasta Tarnowa, bo to nie tylko kwestia tego, że coraz mniej nas jest, tylko po prostu potrzeba utrzymania infrastruktury, więc przemysłu, utrzymania zabytków, więc musimy zatrzymać ten proces i dlatego nastawiam się bardzo, bardzo zdecydowanie na przemysł i stworzenie dobrze płatnych, stabilnych warunków dla młodzieży, bo młodzież nie zostanie zatrzymana w inny sposób, jeżeli nie stworzymy. Miasto Tarnów samo w sobie jest bardzo piękne, natomiast jeżeli nie stworzymy ekonomicznych podstaw do tego, żeby mieli zachęty, żeby chcieli tutaj być i realizować swoje pomysły, to po prostu oni będą emigrować do innych miast, które dają większe nadzieje. To dla przykładu przy tej okazji zapytam o zarobki w zakładach mechanicznych, gdzie jest pan prezesem od 8 lat. Ile w tej chwili średnio zarabia się w zakładach mechanicznych? 7,5 tysiąca. I to powiem tak, że połowa załoga, jak przyjąłem... Mówi pan o zarobkach netto czy brutto? Nie, brutto. Ja to cały czas operuję brutto. Jak na Tarnów to nie są. Oczywiście, że moje aspiracje są tego typu, że chciałbym, żeby więcej pracownicy zarabiali i przypuszczam, że przez kolejne lata doszlibyśmy do tych 10 tysięcy złotych, które obiecuję i to w krótkim czasie. Stosunkowo 3-4 lata na pewno byśmy doszli do 10 tysięcy złotych, które obiecał pan premier Morawiecki i po takie mamy rozwiązanie strategiczne. Wynika to z podpisanych kontraktów, które realizujemy i zawsze chcę podkreślić, będąc pracodawcą, będąc prezesem firmy, zawsze na pierwszej roli stawiałem pracownika. Dla mnie pracownik był najważniejszy w całym tym procesie, tak jak i dla mnie jako prezydenta miasta Tarnowa będzie mieszkaniec, bo prezydent miasta jest wybrany z woli mieszkańców. On jest sługą względem, to nie to, że mówię, że pokora aż taka wielka ze mnie przybyła, ale jeżeli odpowiedzialnie podchodzimy do tego stanowiska, to przecież nie dajemy się tylko wybrać i później zamknąć się w urzędach, tylko po prostu jesteśmy otwarci na propozycje mieszkańców. Musimy wychodzić naprzeciw tym ich aspiracjom, ich oczekiwaniom i dlatego to jasne moje deklaracje. Po pierwsze, otwarte drzwi raz w tygodniu. Każdy mieszkaniec Tarnowa będzie mógł się spotkać, porozmawiać ze mną, czy na przyjemne, czy na mniej przyjemne sprawy, ale także otwarcie się na to, co dla mnie jest najważniejsze, a więc rozwój, odbudowa gospodarcza i spotkania raz w miesiącu z przedsiębiorcami. A dzisiaj chce pan przebijać mur. Jaki przekaz ma z tego popłynąć? Że kończymy z programem, że się nie da PiS, nie da się czegoś załatwić. Po prostu polityka pana prezydenta Ciepieli jest oparta na to, że się czegoś nie da. On zawsze tłumaczy, że się nie da zrobić, wyremontować stadionu, że się nie da czegoś tam zrobić, że nie da się spotkać z mieszkańcami, że nie ma inwestora. Natomiast my chcemy pokazać, że się da. Tak jak zrobiliśmy to na zakładach mechanicznych. Mam także w swoim sztabie osoby, które są ludźmi sukcesu, którzy zrealizowali pewne zadania, które mają pewne oczekiwania. Oczywiście, że ta koalicja, jeżeli z woli mieszkańców zostanie wybrany prezydent miasta Tarnowa, musi być poszerzana, ponieważ dla mnie priorytetem jest odbudowa miasta Tarnowa. Nie własne aspiracje, tylko po prostu ja, tak jak wcześniej powiedziałem, mam służyć mieszkańcom. Chciałbym być dobrze zapamiętany, pani redaktor zauważyła z tych konwencji obrazkowych, ale chciałbym też być zapamiętany z tego powodu, że ostatnio bardzo, bardzo ambitnie czytałem o różnych historycznych rzeczach, między innymi o burmistrzu Tertilu, o panu Rutkowskim, o Mandrowskim, o innych osobach, które zapisały się. Chciałbym, żeby kiedyś pana pomnik stanął, jak pomnik Tertila w Tarnowie? Nie, chciałbym być zapamiętany tak, jak pracownicy w tej chwili mówią, że chętnie na mnie zagłosują, mimo że żali mi, że odchodzę po prostu, ale wiedzą o tym, że zrobię to samo w Tarnowie, co zrobiłem na zakładach mechanicznych. I chciałbym nawet nie zwykłego pomnika, chciałbym być właśnie w rzeczywistej pamięci zapamiętany jako człowiek, który dotrzymuje swoich propozycji. Pytałam o te zarobki w zakładach mechanicznych, a pan deklarował, że zrzeknie się pan swojego wynagrodzenia przez rok, jeżeli będzie pan prezydentem Tarnowa. Podtrzymuje pan te deklaracje? Tak, pani redaktor, nie tylko deklaruję, to zrobię po prostu. Tak jak zrobiłem wiele rzeczy w swoim życiu, które mówili, nie, jakieś dziwactwo, jakieś... To nie jest rzecz, która uratuje finanse Tarnowa.
Natomiast chciałem pokazać właśnie to, co mówię, że prezydent jest sługą względem mieszkańców Tarnowa i urzędnicy, jeżeli decydują się na tak ciężką pracę, muszą zrozumieć, że muszą być empatyczni, a nie tylko walczyć w pogoni o finanse, dostając zatrudnienie. Bo te pieniądze fizycznie będą spływać na pana konto, bo nie można pracować bez wynagrodzenia. Tak. Pan zdecydował już, na co te pieniądze przeznaczy? Mam bardzo, bardzo wiele propozycji, wiele zapytań i chętnie podzielę się tym przez rok z tym wynagrodzeniem. Może to być, ja nie chcę mówić, ale na przykład teraz już mówię o ochronie zwierząt, które dla mnie są bardzo ważne. Kocham zwierzęta, kocham ekologię, kocham klimat, więc po prostu jest ważne. Ale na przykład jakieś niedofinansowane przedszkola, żłobki, domy samotnych matek. Po czym jest bardzo duża, mam nadzieję, że ta pensja prezydenta, która została bardzo wysoko wyśrubowana poprzez żądania pana prezydenta, który ustępuje, który to powiedzmy, jaka to będzie suma do podziału miesięcznie. Nie wiem nawet dokładnie. Powiem pani szczerze, że ja nawet nie wiem, ile pan prezydent dokładnie w tej chwili zarabia. To dla mnie nieistotne. To jest w ogóle prawie nieistotne dla mnie. Oczywiście, że muszę jakieś opłaty robić, więc po prostu muszę tak jak inni zarabiać. Natomiast nie wiem dokładnie, ile to jest, ale bez względu na to, ile to jest, po prostu wszystkie pieniądze, które wpłyną, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, że nie mogę pracować za darmo, więc co wpłynie, bo ktoś też będzie taki spostrzegawczy i zobaczy, że tak wpływa coś na moje konto, ale dlatego tylko, że ja nie mogę pracować za darmo. Ale natomiast za godzinę, za dwie godziny będzie to przekazywane, te pieniądze będą przekazywane na... Być może będzie jakaś, sam może rozpatrzy, może kogoś zaufania publicznego, czy jakieś osoby, nie będą jakiejś komisji nadzwyczajnej stwarzał, ale jeżeli zobaczy coś ciekawego, gdzie, natomiast jest w tej chwili na przykład problem z pieczą zastępczą, osoby, które gdzieś tam mają trudności, więc po prostu być może dofinansowanie tych osób, które chcą się opiekować małymi naszymi mieszkańcami Tarnowa. Panie prezesie, dzisiaj dużym wyzwaniem stojącym także przed samorządami jest bezpieczeństwo i pan jako prezes zakładów mechanicznych chyba dobrze sobie zdaje z tego sprawę. Dużo mówi się ostatnio o globalnym zagrożeniu wojną i wzmacnianiu polskiej obrony cywilnej i budowie schronów. Niedawno minister obrony narodowej mówił w Tarnowie o potrzebie właśnie budowy takich schronów. Jak pan ocenia to zagrożenie globalne i jak Tarnów jest przygotowany na ewentualne zagrożenie militarne? Ja wcześniej, jeszcze kilka miesięcy temu, zleciłem w swoim zakładzie po pierwsze wyspecyfikowanie schronów i miejsc, które są na wypadek zagrożenia, które są przygotowane. Takie zadanie zostało wykonane, tam wszystkie warunki zostały stworzone, żeby chronić. Natomiast oczywiście, że kierunek jest bardzo, bardzo słuszny i powiem tak, że nawet powiem tak, nie tylko schrony. Ale trzeba przede wszystkim dalej prowadzić politykę modernizacyjną polskiej armii i zbroić się. My nie jesteśmy, jak historia pokazuje, państwem napastliwym. Natomiast my, tak jak Wenecjusz powiedział, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Więc po prostu musimy się przygotować na odparcie dwóch, czy na pewno jednego totalitarnego systemu, jakim jest przy zmieniającym się nazewnictwie tylko, ale bardzo drapieżnym, imperialistycznym krajem, którym jest Rosja. Niepokoje się oczywiście, że wracają osoby, które kiedyś współpracowały z Rosjanami, które chodziły w czapkach z Aurorą, z tego powodu, że nie dają gwarancji tego, że naprawdę staną kiedyś po naszej dobrej stronie, jeżeli będzie zagrożenie. Panie prezesie, a gdzie w Tarnowie takie schrony mogłyby powstać dodatkowe? Nie zastanawiałem się, natomiast jeżeli będą pieniądze, to oczywiście trzeba będzie, co są naturalne, na przykład jakieś dworce kolejowe, które trzeba wzmocnić. No, schron sam w sobie to musi być spełniać określone warunki, oczywiście musi to być 3 metry, to nie jest tylko zwykła jakaś tam, więc trzeba będzie je przerabiać, oczywiście takie miejsca, które wskażemy. Natomiast jeżeli się pojawią tego typu zagrożenia, to ja też jestem pod tym względem dobrym kandydatem z tego powodu, że rozumiem, jakie zagrożenia jest, jeżeli chodzi o Rosję, która ma naprawdę aspiracje po kraju bałtyckim i polskim, to co mówił świętej pamięci Lech Kaczyński. I na pewno to zadanie będzie także dla mnie traktowane jako priorytetowo, bo bezpieczeństwo mieszkańców Tarnowa jest dla mnie priorytetem. Panie prezesie, no właśnie a propos tych priorytetów, bo to jedno z P w pana planie i programie wyborczym. Jakie będą pana pierwsze decyzje po objęciu urzędu, jeżeli to pan zostanie prezydentem Tarnowa?
będę rozmawiał z ludźmi, którzy chcą odbudowy Tarnowa w sposób taki ciekawy i z dużymi propozycjami. Bo nieciekawe propozycje to były już na co dzień i się nie sprawdziły, więc po prostu musimy bardzo rewolucyjne pewne programy, ale to, ta rewolucja nie wiąże się z zamknięciem aspiracji mieszkańców. Przede wszystkim trzeba odurzyć Tarnów. No właśnie, jaki ma pan pomysł na oddłużenie Tarnowa? Bo mówi pan, że pan nie boi się wyzwań, ponad 500 milionów tak, długu. Po pierwsze, miasto nie stać na spłaty zadłużenia w wysokości 100 milionów złotych, co nam grozi od 2025 roku. Maksymalna kwota, którą z ekspertami wyceniliśmy, że miasto bez kłopotów jakichś tam może spłacić, no to jest 50 milionów, ponieważ nie możemy zamknąć, tak jak wcześniej powiedziałem, aspiracji mieszkańców Tarnowa. My musimy oddłużyć miasto z tego powodu, że są środki zewnętrzne, które można przeznaczać na odbudowę, na rozwój przemysłu, na staranie się na przykład o to, żebyśmy byli zakwalifikowani po ten układ między Rzeszowem a Tarnowem, a Krakowem niespecjalnie nam służy. My musimy być zaliczani do tej Europy Wschodniej, więc po prostu są pewne propozycje. Oczywiście mówię o odbudowie przemysłu i stworzenia przede wszystkim zadbania o tych naszych lokalnych inwestorów i naprawdę nimi trzeba się zająć, bo to byli traktowani tak, jak byli. Natomiast poszukiwanie inwestora strategicznego to jest na lata, więc trzeba po prostu stworzyć pewne plany dotyczące, po pierwsze trzeba skupić majątek, trzeba po prostu hektary mieć, żeby zainwestować dla takiego inwestora i stworzyć mu warunki, żeby zechciał tutaj przyjść do Tarnowa i nie traktować go jak intruza, tak jak było do tej pory, że po prostu czasem były stworzone jakieś trudności i ci inwestorzy, którzy mieli chęci zainwestować w Tarnów, przychodzili do Rzeszowa, Krosna, Panie Mielca. Prezesie, bo mamy minutkę, będzie druga tura w Tarnowie, jest 4 kandydatów na prezydenta Tarnowa. Zadecydują mieszkańcy. Ja się oddaję do dyspozycji mieszkańców Tarnowa. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli mieszkańcy Tarnowa chcą mieć nadzieję, chcą innego Tarnowa, a spotykam się z takimi głosami, jak jestem na ulicach, czy rozmawiam z mieszkańcami, to powinni dać szansę kandydatowi i apeluję o to, o danie mnie szansy człowiekowi, który ma pomysły, który chce realizować w dobrym gronie młodych, dynamicznych przedsiębiorców wizję nowego Tarnowa. Jestem głęboko przekonany, że głosowanie na jednego z kandydatów, więc przewodniczącego Rady Miasta, jest kontynuacją polityki Romana Ciepieli. Nie można doprowadzać do dalszej degradacji miasta Tarnowa. To jeszcze 20 sekund. Panie prezesie, co jutro? Od północy cisza wyborcza. Będzie pan odpoczywał, czy aktywnie spędzał sobotę? Nie, miałem już wcześniej zaplanowany wyjazd do Strachocina, ulubionego świętego Andrzeja Boboli, oraz drugim ulubionym to jest święty Szarbel, więc mam nadzieję, że oprócz takich typowych obowiązków, zakupów, porządków sobotnich, no bo to przecież jesteśmy, pomagamy swoim żonom, swoim najbliższym, to zdecyduję się na ten wyjazd do Strachocina, żeby odpocząć także duchowo po intensywnej kampanii. No to życzę tego odpoczynku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Henryk Łabędź, prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie i kandydat PiS na prezydenta Tarnowa. Bardzo dziękuję, pani redaktor.